Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Jak to się stało, że jesteś tym kim jesteś, bo nie wiem kim jesteś. No ciekawe. Ja od samego początku w moim życiu traktowałem szkołę jako doświadczenie Społeczne, a nie edukacyjne. A co byś takim kozakiem, że nigdy nie beczałem w szkole, raz rodzice po mnie zapomnieli przyjść, to beczałem jak bubr. Jasne. E, tak, ja, ja już wtedy chciałem, nie, nie mieliśmy komputera, pisałem już podanie na maszynie do pisania, żeby iść do domu dziecka. Tak, <taka> ale utopijna wizja moja byłaby taka, żeby najlepiej uczyć się cały czas na błędach innych, a niekoniecznie swoich. Ja tylko jeszcze wrócę do tego, bo no. wydaje mi się, że tam był kawał filozofii, jednocześnie, no, no. jednocześnie dosyć mhm. patetycznie. Aha. Ja, ja zawsze o tym myślałem tak trochę mimo wszystko bardziej egoistycznie no. i ja gdzieś tam nie tyle właśnie uprawiałem, to tylko ja, ja czułem, że ja, moja działalność często to jest takie drapanie się po mózgu w pewnym mhm. sensie. Ja widzę targowania się jak ktoś mi mówi, że coś jest takie, ja po prostu nie potrafię, nie cierpię tego. Drodzy Państwo, ze wszystkich wytwórni, jak już wiecie, jak już zauważyliście, jestem frajerem i ja po prostu nie umiem się kłócić. Jesteś? Jestem. No cześć. Cześć. Godzina dziesiąta, która to dla ciebie jest? Dziesiąta dla mnie. No. Czy to nie jest piąta rano, czy ósma? Dzisiaj to jest dla mnie faktycznie trochę środek nocy. No dobra, a jak y, z mózgiem się porozumiemy o tej porze? Spróbujemy. No dobra, to ja już go trochę uruchomiałam, bo trochę sobie poczekałam na ciebie z przyjemnością pewną. Widzisz, okoliczności są specjalne, mhm. ale mam nadzieję, że y, to, co sobie wzajemnie, że tak powiem, zapodamy, będzie też specjalne. Mhm. Y, wiesz. Jesteś dla mnie niespodzianką. Mam nadzieję, że ja dla Ciebie również. Mm -hmm. e, jeśli możesz mi tak hy, powiedzieć na tak zwany dzień dobry, jak to się stało, że jesteś tym, kim jesteś, bo nie wiem, kim jesteś? No, ciekawe. <laughs> mówiłam ci, że trzeba poćwiczyć szarą komórkę jedną tak. niech ona ruszy się słuchaj, oczywiście, wiesz, żartobliwie rzecz ujmując bo to jest bardzo szeroki temat właściwie to jest na 24 godziny do przegadania, ale jakbyśmy tak spróbowali wiesz, dokonać resetu e, naszych różnych doznań do takiego wiesz, pomniejszenia i zapiłkować, że tak powiem mhm. ten, ten aspekt to co by to było, gdyby to było? Jak to się stało, że jestem tym, kim jestem? Ten, tak? tak jest. Wydaje mi się, że to jest wypadkowa y, wielu różnych wydarzeń mm -hmm. w moim życiu. Mm -hmm. e, myślę, że też po części determinacji. Bo już myślę o takich sytuacjach. Na przykład, że wiele rzeczy mi się udało, które na początku wydawałoby się, że są skazane na porażkę. Aha. Z drugiej strony jestem tym, kim jestem, właśnie dlatego, że bardzo wiele porażek było i też wiele cech złych mam w sobie. Aha. Więc to jest też taka historia, że no to, to, co jest, to, czym jestem, to tak na dobrą sprawę. To jest no właśnie tak mhm. trochę spotkanie różnych y, zbiorów wad i zalec, tak mi się wydaje. Demony tej demony te. O, tak? Jak najbardziej, uh -huh. tak? Zresztą to... myślę, mhm. że każdy takie swoje ma, więc ja czasami sobie jak miałem takie rozkminy filozoficzne, to tak trochę sobie bawiłem się w taki charakter retrospektywny swojej osoby, mhm. i szukałem tego gdzieś, że wydaje mi się, że do pewnego momentu w życiu jesteś osobą, która bardzo um, skupia się na życiu swoich rodziców i to potem się kończy gdzieś tak tam kawałek dalej na życiu swoich um, dzieci, z którymi się wychowujesz, na przykład kawałek mhm. później to już jest um, to, to prawo dżungli, które funkcjonuje kiedy idziesz do szkoły. O, to już dżungla, tak? Ok. Dla mnie szkoła jest, jest jak najbardziej szkołą przetrwania, bardziej. Ja od samego początku w moim życiu traktowałem szkołę jako doświadczenie społeczne, a nie edukacyjne. Od podstawówki? To tak było już? Na, na, na pewno. Aha. A chodziłeś do przedszkola? Nie. Aha, czyli od razu zostałeś wyrzucony w szkołę. No to trochę tak... Ja byłem w zerówce. Aktywnie, aha, byłeś w zerówce. Byłem w zerówce. Mhm. A co cię wtedy najbardziej jakby kręciło? To właśnie to życie towarzyskie, jeśli tak można powiedzieć, o, o tym momencie, wiesz, wczesne, wczesnego dzieciństwa. Czyli to, w co się bawimy, jak się bawimy, z kim się bawimy. Mhm. E, e, no ale przy okazji czegoś tam, nazwijmy co y, dotykamy, czego do, nie dotykaliśmy wcześniej. Mówię o kartce papieru, wiesz, mm -hmm. te, o łówku, który tam kazał ci coś y, 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 podmalować czy narysować. Ale wtedy, bo wiesz, bo mówiłeś o swoich porażkach, ale wiesz, zanim się y, zdarzają porażki, no musimy, y, musimy, powinniśmy dotykać czegoś, to na początku nie wiemy, co jest porażką, a co nie jest porażką, prawda? Więc jak gdyby ma, mamy tak zwane, takie macanie rzeczywistości, nie? Na samym początku. No i co są te marzenia. A właśnie to by mnie, to mnie kręci w myśleniu o zawsze o drugim człowieku, co jest na samym początku, wiesz? Bo na początku zawsze... I jest coś takiego, że dążymy do czegoś fajnego, a że po drodze mm, to się okazuje mm, w czasie i przestrzeni. A na początku to coś dobrego, to co to miało być? Na początku mhm. moim zdaniem no. jest bardzo wiele dziecinnej, takiej dziecięcej i dziecięcej jednocześnie naiwności, Aha. którą y, ja staram się w sobie zawsze wzbudzać i że mam nadzieję, że na do końca gdzieś nie wygasła we I Też wydaje Aha. mi się, że to dziecko, nie? Y, wydaje mi się, że ta naiwność jest bardzo potrzebna. Mhm żeby nie zgorzknieć, żeby ta taka gorycz właśnie porażek i jakichś sytuacji, jakichś niepowodzeń mm -hmm. i rzeczywistości, która jest nieco inna niż na początku y, życia nam no, przedstawiono. No, wiesz, i ciekawość życia wtedy jest ciągła, prawda? Ja jestem Nawet... cały czas ciekawością. No właśnie, właśnie. bez względu na to, czy mamy 10, czy 15, czy 80 lat, to jeżeli mamy tę ciekawość, to jeżeli zachowujemy tę naiwność, czyli tą, tą m, taką presję poznawania, prawda, y, mm -hmm. świata. Jeżeli ona ma znak plus, no to jest fajnie, bo gdyby się zaczynało od znaku Minus, no to ona by się po prostu nie rozwijała. Tak, tak by było. No i to opowiadaj o tym, o tym początku. No, ja, ja to sobie tak, w, w, jeśli sobie wracam do tego, no no. do tego okresu, to byłem dosyć trudnym dzieckiem. Ja sobie myślę o tym, że moi rodzice nie mieli ze mną łatwo, bo ja właśnie bardzo szukałem, jakoś łaknąłem wiedzy mhm. I, i jako dzieciak dosyć szybko się nauczyłem czytać, pisać, Aha. i ja bardzo wiele rzeczy sobie robiłem gdzieś tam samodzielnie. Z nudów. Aha. Nudów to jest w ogóle fajne określenie, takie jeszcze nie, chyba staropolskie. Dobre, dobre, no wiesz, nuda e... jest może być bardzo tak. um, twórcza, za przeproszeniem, e... bo kombinujesz wtedy, prawda? No właśnie, kombinowałem, no. szukałem różnych historii, encyklopedii, czytałem sobie takie rzeczy, i to było jeszcze zanim do tej zerówki poszedłem. Więc jak Aha. ja poszedłem do zerówki, to y, byłem okropnym dzieckiem absolutnie, które szukało lepszego A kto, zajęcia. Kto ci tak powiedział, że byłeś okropnym dzieckiem? Ja sobie sam potrafię to... Y, teraz? To teraz y, tak to racjonalizujesz? Tak, tak. tak. Wtedy, okay. wtedy, wtedy tego nie, nie było oczywiście. No jasne, nie miałeś pojęcia, że jesteś okropny. Byłeś fajny. Tak, jakby no. ktoś ci powiedział, że jesteś okropny, to byś y, albo to wyparła, albo zaczęła już szukać tej... Y, Um. Albo uzasadniałabym to, tym bardziej wiesz, że jestem okropna. Tak. No, no i co? I tak penetrowałeś sobie na własną trochę rękę y, z, z tak zwanego nuda. Y, tak. tak? I. No yy, i to się kończyło tak, że ja pamiętam pierwszy dzień szkoły yy, mój. No. Dla mnie to było takie przeżycie, bo mam od trzy lata starszą siostrę. Ja pamiętam, że ona mówiła o tym, że yy, to jest niesamowite, kiedy się idzie samemu yy, i się przebywa cały dzień bez rodziców. Aha. I ja pamiętam, że mnie do tego tak trochę zbudowano mi taki baldachim Aha. z opowieści, który powodował, że ja się tej szkoły nie bałem jako tak. Ja pamiętam, że wszedłem do zerówki i pierwszy taki widok, który mi się jawi teraz, to, są, to jest multum płaczących dzieci, wow. dlatego że rodzice ich zostawili. Aha. A ja z kolei właśnie byłem ciekawy tej sytuacji, ja, ale generalnie no nie chcę być takim kozakiem, że nigdy nie beczałem w szkole. Raz rodzice po mnie zapomnieli przyjść, to beczałem jak bubr. Jasne. E, tak, ja, ja już e, wtedy chciałem, nie, nie mieliśmy komputera, pisałem już e, podanie na maszynie do pisania, e, żeby iść do domu dziecka. O! <laughs> A nigdy nie pytałeś, czy nie jesteś adoptowany, bo to jest też takie charakterystyczne dla małych dzieci jest. Nie, czasem. nie, nie pytałem. Okay. O, no. Chociaż to by trzeba już było rodziców zapytać. Ja wiem, ja, ja wiem, jakby pamiętam część rzeczy, jestem przekonany, że wyparłem też bardzo wiele y, takich, których bym się dzisiaj wstydził. O, to taka umiejętność też jest bardzo fajna, aczkolwiek, wiesz, sama świadomość, że, wypie że wypierasz, to znaczy, że mimo wszystko, ta, wiesz, takiej pamięci w, tak, pamięć wody, to się tak nazywa gdzieś tam głęboko, tak. jest, że było coś do wyparcia, bo wiesz, nie ma chęci wypierania, jeżeli nie ma czegoś do wypierania, prawda? Więc to jedno to z znaczy, drugim. Ja to nie musi być ostre. No. Uważam, że to jest trochę tak, że my nie chcemy pamiętać rzeczy, w których już, w których już wyrośliśmy w pewnym sensie. To znaczy uh -huh. racjonalizujemy sobie teraz tok myślenia, który mieliśmy jako e, dzieciaki, jako dzieciaki tak. i i nie widzimy, nawet sobie nie przypominamy, pomijając na przykład to, że ktoś pamięta, że z dyktanda dostał pałę, no to generalnie nie myśli już tym tokiem myślenia, kiedy, ma, kiedy popełniał błędy i w jaki sposób je popełniał. No emocje się zmieniają bardzo, prawda? Tak. I już mamy ten punkt do odniesienia, dalszy, widzimy to z, pe z pewnej perspektywy, Klak, może tak. nie być takie gorące i tak dalej, i tak dalej. Dlatego no. dzisiaj internet, który potrafi gdzieś tam nas cofnąć w czasie i buduje nam taki e e efekt motyla w cudzysłowie, tak. w sensie Potrafi nas cofnąć do momentu, w którym byliśmy na innym etapie intelektualnym, nagle się okazuje, że w 2009 roku ktoś był dzieciakiem i pisał straszne głupoty na, na, na fejsie i tego nie pamięta. Aha, no tak. Czasami widziałem taki. To był taki. Nie wiem, czy trend to jest dobre określenie, mhm. ale bardzo często wyszukiwano wśród piłkarzy starych postów, żeby pokazać. Yy, że wypisywali kiedyś głupoty. Mnie się wydaje, że to jest w miarę naturalne. To znaczy, ja na szczęście wydaje mi się, że starałem się akurat tego uniknąć no ale ja miałem swoje rzeczy jak jakby, były... ja jestem z ery gadu-gadu jeszcze. No tak. E, więc na EGG w opisach oprócz e, statusów e, zawierających cytaty z hip-hopowych piosenek to przypuszczam, że głupoty też wypisywałem. Nawet no i super, właśnie o to chodzi, żebyś miał żebyś wiedział, że coś jest głupotą, a coś głupotą nie jest. Musi być jakaś skala porównawcza, bo nie ma się do czego odnieść, gdyby wiesz, nie wiedzieć, że coś jest takie, a coś jest takie. No tak, e ale utopijna wizja moja byłaby taka, żeby najlepiej uczyć się cały czas na błędach innych, a niekoniecznie Swoich. Wiesz, ale to jest po prostu nierealne. Nie a poza tym, wiesz, ważne jest, żeby sobie, żeby być. Żeby być sobą, to trzeba mieć te wszystkie doznania i te beznadziejne, i te wzniosłe, i fantastyczne, i sukcesowe, żeby one były naszą drogą, a nie, wiesz, tylko i wyłącznie zobrazowaną gdzieś tam w jakiejś przestrzeni, czy literackiej, czy filmowej, tak. czy jakiejkolwiek innej. Bo tutaj, tutaj jest jakby pies pogrzebany. I, czyli te, tak. A te marzenia, bo rozumiem, że jako dziecko tam nie, nie pisałeś pamiętników, a wierszyki sobie pisałeś na przykład? Pisałem tak, opowiadania. Pisałeś opowiadania, tak. czyli już y, bardziej w prozę taką, no, opo tak. opowieści. Aha, tak. czyli nierytmizowane rzeczy, Nie. y, takie właśnie, bo wiersz mamy. To, to, to on ma ten zapis mhm. i ma ten rytm za tak. przeproszeniem. Tak. Natomiast no, w opowiadaniu no, jesteś jakby wolny kompletnie, bo tam sobie przecinek gdzieś postawić tam sobie kropkę, wielokropki i tak dalej. No tego może być dużo, dużo więcej, chociaż oczywiście w wierszu też może być i wielokropek, i, pytań, i znak zapytania itd. i tak dalej. Mm, i, i, no i co, A potem jak ta podstawówka się toczyła, to co ona ci się coraz bardziej y, gdzieś y, była potrzebna, żeby mieć doznania, czy żeby się... Y, czegoś nauczyć? Czy w ogóle szedłeś taką troszkę ym, boczną swoją drogą? Ja oczywiście będąc w domu jeszcze rozumiem. A w ogóle skąd pochodzisz? Z, jakiej, z, jakiej, z jakiego regionu z kraju? Kujaw. Skąd? Z Kujaw? Mhm. Kujawiaczek. Tak. Kujawiaczek Cija, tak? tak. Mhm. A tę muzykę ludową kujawską coś tam kojarzysz? Niestety ani trochę. Dlaczego? No gdzieś mnie ominęła cała ta strefa kujawska. Nawet lokalny patriotyzm mój się gdzieś Rozpłynął? E, rozpłynął, albo inaczej. Ale istniał, zaistniał w ogóle? E, właściwie to on A. trwa, ale tylko w, w, gdzieś tam w kategoriach mojego miasta jestem zbyt goszczy. Aha. E, I tam ta muzyka, je, są, są e, lokalne m, jakieś zespoły pieśni, tańca, aha, aha. natomiast nie interesowało mnie to nigdy jakoś Nigdy jakoś, tak. Jakoś A muzycznie to w ogóle kiedy się dotknąłeś, że tak powiem? Jeżeli się dotknąłeś muzycznie, no bo jeżeli pisanie, no to rozumiem, że też za tym idzie, może iść coś innego, chyba że jesteś pisarzem, no to jest zupełnie inna bajka, ale tak mi się po prostu skojarzyła teraz z tym kujawiakiem, to tak, no. To Nie powiedz. Wydaje Czy... mi się, że miałem 13 lat i nudziło mi się. Aha! Kurczę, jesteś z, zbudowany z nudy. No dobra, dawaj. Tak. Wydaje mi się, że w ogóle bardzo wiele wynika z nudy i z tego, jak się ją, w jaki sposób się zapewnię. ją przepotwarza. Tak. tak. Bo można, można z nudy zrobić bardzo wiele. Można oglądać para dokumenty i w ten sposób sobie życie gdzieś tam przemeblować i swoje priorytety na, na, na programach telewizyjnych. Można przewijać TikToka, scrollować cały czas i tak dalej, co sam często robię, ale też trafi się z nudy na, e, jakiś, e, na jakiś świat, nazwijmy to, właśnie, e, m, który może ciebie rozwinąć w jakiś sposób. I to może być wszystko. To znaczy, może to być właśnie taniec, ktoś o. chce się rozwijać i zacznie chodzić e, na kursy tańca na przykład. Ja, ja niestety jestem sztywniakiem. Aha. Nie mam tutaj tej zdolności. Ale próbowałeś w ogóle, że tak mówisz? Nie, bo nie lubię. Aha. nie lubię, nie umiem i nie chcę, więc... Aha, po prostu do czego cię nie ciągnie, mówiąc krótko, bo nie wiadomo, jaki byś był, gdybyś y, to y, ruszył w, tak. w tym kierunku, bo wiesz, to są rzeczy niesprawdzalne czasem. Jeżeli czegoś nie próbujemy, to nie znaczy, że należy próbować wszystkiego, bo no, trzeba, trzeba mieć jakiś, wiesz, punkt y, zaczepienia, że coś chcesz, coś, coś cię zainspirowało, zobaczyłeś coś, albo coś usłyszałeś, albo po prostu chcesz zobaczyć, czy, czym dysponuje twoje ciało, na, chociażby, prawda? Bo tego nie wiemy. Mhm. Bardzo często tak jest, że gdzieś może być nawet tak, że nie trafimy nigdy w życiu na coś, co jest naszą wyjątkowością. to jest straszne nieszczęście, z punktu widzenia oglądacza, prawda, twojego świata. Twojego, nie mówię o tobie, tylko w ogóle, człowieku. Natomiast, no i co? Jak się ta przepoczwarzyło to, kiedy w 13 roku życia pomyślałeś sobie, że Pomyślałeś, czy coś się zdarzyło? Tak? Ja w zasadzie do tamtego okresu myślałem, że będę pisał scenariusze. Bo, do? Filmowe? Tak. Aha. Bo ja byłem ogromnym fanem i nadal jestem ogromnym fanem, fanem kina. Aha. I pamiętam, że właśnie już jako taki 8-9-letni dzieciak kolekcjonowałem, czy... Chciałem prenumeraty, ale to było za drogie, żeby to z góry zapłacić. Magazyn film. Aha. Taki e, był taki. Mhm. Był. Nawet nie wiem, czy nadal nie ma, ale to tak. coraz rzadziej. Ale w szczątkowej jakiejś formule tak. i pewnie rzadziej, a nie jako miesięcznik e, to, może już. To, tak, już, już wydaje mi się, że to, mhm. to już mógł być... strzelam teraz. No. To myślę, że internauci mnie zaraz sprawdzą, ale że w maju 2000 roku Aha. E, wychodził chyba gniew od oceanu z George'em i. Aha. Wydaje mi się, że do tego, do tego magazynu, do tego numeru, była dodana książka Piotra. Książeczka właściwie, poradnik Piotra Wereśniaka. Tak, e, podróżnika. Słucham? Tego podróżnika, tak? Waryśniaka? Nie, tego scenarzysty. A scenarzysty, okej. Okay, I myślę, reżysera już teraz. Tak, tak. tak. tak, 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 tak wtedy oczywiście. jeszcze scenarzysty. Wydaje mi się, że on jeszcze reż chyba reżyserował film Zakochanie i to był mhm. też jakiś 99, no więc, tak. więc tak, natomiast ja, ja wtedy to był taki poradnik, jak zacząć pisać scenariusze w wersji bardzo, powiedziałbym, łatwej do przeczytania. Na tyle, że dziesięciolatek latek Był, był tym, to zrozumieć, by w stanie to zrozumieć i, i się tym zajawić. Aha. I ja przede wszystkim. Piotra Wereśniaka ko kojarzyłem ze scenariusza do Killera. No tak, I, faktycznie. I to był mój jakiś taki. To był mój taki. No w tamtym czasie to był chyba mój ulubiony polski film w ogóle. <laughs> mm, tak. I, i z, tego, z tego też wynikało to, że ja bardzo namiętnie czytałem. Myślę, że chyba naprawdę dziesiątki razy czytałem te um, jego to jego opowiadanie i to właśnie jak on tłumaczył o tym, że trzeba zawierać plot twisty w scenariuszach i podawał przykłady takie niezabijające, nie bo generalnie zawsze plot twist jest taki, że jeśli o nim powiesz, no to już no. zabijasz komuś film. No ale założył z góry, no, że można powiedzieć o tym, że Wiesław Mich Michnikowski był <grym <grym <grym> jej ekscelencją no, w sekcji na przykład. No i, no i wtedy się bardzo zajawiłem i pisałem multum właśnie moich opowiadań, a właściwie nie opowiadań, tylko tak w zasadzie już w formie dramatu, no bo to miało właśnie taki scenariuszowy charakter. Czyli były dialogi i tak, tak Tak. Aha. I sobie takie rzeczy pisałem. I jednocześnie, bo to były rzeczy, które sobie robiłem do, do szuflody na maszynie do pisania, nie mieliśmy komputera jeszcze wtedy. Aha. Gdzieś ta zajawka u mnie może trochę została, ale umarła. Ale znaczy ona nie umarła? Ona się po prostu wyciszyła. Może to jest jakiś etap, nigdy no nie wiemy. Wyszła, ale co się już zdarzy... na 25 lat, prawda? No, tak nie ]że. szkodzi, ale nie szkodzi. Ty nigdy, nigdy nie wiemy, co nam, wiesz, odwali w jakimś momencie zupełnie innego naszego, nazwijmy to, życia, w jakimś innym trybie, w innym czasie, kiedy czegoś nie będziemy mogli, a będziemy mogli tylko i wyłącznie coś. Więc wiesz, tego nie wiemy, jeżeli w ogóle to słowo, słowo przed, przepoczwarzane w, jakieś, w jakąś opowiastkę, czy w opowiadanie, czy już dramatycznie podbudowane, gdzieś tam się w Twoim mózgu i przede wszystkim gdzieś w twojej duszy pewnie y, tam za, zajarzyło, to nigdy nie wiadomo, myślę, że to nie, nie, musi, być, nie musi być tak. No ale to, co się stanie, to się stanie. Y, a powiedz mi, czy tak. twój dom też był taki y, literacko podobny? Nie, wyda... nie wydaje mi się. Nie. Chociaż. Y, y, moje rodzice gdzieś tam mają w sobie y, 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 artystyczne dusze. Uh -huh. y, o, o, oboje. Y, Wiem, że mój kto kiedyś jakieś opowiadania pisał, natomiast ja ich też nie dostałem nigdy gdzieś tam w... Nie znalazłeś taki... ich nigdy w domu, po prostu? Nigdy w takiej formie namacalnej chyba ich nie miałem, Aha. ale pisali piosenki sobie. E, mój tata jest kolekcjonerem płyt winylowych, więc mamy no. też ich e, w domu rodzinnym wiesz, sporo. Wiesz, jakaś baza w każdym razie gdzieś tych zainteresowań, gdzie ta nuda była oparta o coś, co, o co się mogłeś potknąć troszeczkę w tak. domu, nawet nie tak bezpośrednio, wiesz, bo to nie chodzi o to, że y, y, rodzic nam coś każe, albo y, wskazuje i mówi, chodź, co pójdziemy do filharmonii, albo pójdziemy na wystawę i, i konkretnie, i idzie, tylko że na przykład się o tym w ogóle gada, że to jakoś w przestrzeni pływa. To pływanie w przestrzeni, szczególnie dzieci, czegoś, co jest jakąś, nie wiem, jakimś zapachem tego domu, poza oczywiście zapachami tak zwanymi realnymi, kulinarnymi, czy jakimikolwiek innymi, chemicznymi, no jest na pewno piekielnie inspirujące no i nie, nie bierze się to z niczego, że teraz i co teraz się dzieje z tą twoją... Te... Potem była liceum, rozumiem, czy tam y, szkoła A, się... A to o... jeszcze kupa czasu do liceum. Tak? Taki byłeś aktywny bardzo? Nie, nie, nie. To bardziej myślę tak mentalnie. Aha, um, mentalnie. Um, A chodziłeś do jakiejś szkoły muzycznej? Miałeś jakieś inne zajęcia? Nie. Y, gimnastyczne, nie wiem, sportowe, tak. coś tam? E, to znaczy niestety i małem się różnych, niestety Aha. albo stety różnych y, y, zajęć i finalnie dużo stety. było... Stety. Y, dużo było w tym takiego słomennego zapału. Mm -hmm. y, normalne, który, po, poszukiwanie. Który, Trudno było gdzieś tam przewidzieć, bo ja, jako ten sześciolatek, na przykład, kiedy byliśmy w, w, w zerówce, ja miałem zajawkę, że chcę być podróżnikiem. I interesowały mnie wszelkie sprawy geograficzne, hmm. czyli mapy polityczne świata, stolice, flagi, chciałem zobaczyć, co gdzie jest. jakby... Ja... To już też trochę inaczej wygląda. Powiedzmy, z... był taki, nie wiem, czy to można może, może no powiedzieć bo... czasopismo, świat wiedzy. Tak, no to ja na przykład takiego, jako aha. dzieciak, bo to chyba właśnie od 96 roku było, to ja sobie zawsze na ostatnią stronę przewijałem i musiałem zobaczyć, które państwo jest gdzie, jak no, czyli taka ma... ciekawość w ogóle świata w przestrzeni, w której się będziesz obracał, za przeproszeniem, jako człowiek w ogóle. Tak, no i to, to miałem hmm. takie rzeczy. Później się na szachy zapisywałem i chodziłem na jakieś turnieje szachowe. Później e, miałem taki epizod kompletnie nietrafiony, chodziłem na zapasy przez pół roku, e, chodziłem na warsztaty reżyserskie. Też o, bardzo krótko, żeby. Zapas, zapasy połączone z reżyserią bardzo bliska historia. I tak, później chciałem być piłkarzem, jeździłem na obozy piłkarskie, gdzieś tam byłem jakimś bramkarzem przez chwilę w jakimś miejscu. Aha. No i właśnie gdzieś tam ta nuda w cudzysłowie zaprowadziła mnie do punktu, kiedy miałem 13 niecałe lat, i wyskoczyła mi reklama, był, był taki. W tamtym czasie w ogóle były zupełnie inne portale, które już nie funkcjonowały, na przykład TenBit, TVN-owski sponsor wielu e, jakichś, mogą to być grupa TVN po prostu, ale Aha. bardzo często w TVN się ten bit pojawiał, gdzieś tam był wymieniany wśród e, jakichś, nie wiem czy tam w ogóle ten bit miał jakiegoś swojego programu małego. Nie, ja był, nie kojarzę tego, ale no o, o, no, o cybernetyce trochę, trochę chyba o, o, o kulturze tej takiej. Wtedy to raczkowało, to był 2000 rok, 2001 może. E to mówię taki początek a 2003 kiedy ja właśnie gdzieś tam znalazłem reklamę Bravo która, która napisała możesz tworzyć własną muzykę i się okazało że oni w jakimś flashu napisali jakąś prostą coś w rodzaju prostej aplikacji w ramach reklamy portalu Bravo dosłownie na którym można było układać klocki i sobie z tego pisać robić muzykę w oczywiście, w taki sposób nie autorski, czyli po prostu ułożyć y, miejsca, w których jest perkusja, w których jej nie ma i tak dalej. Natomiast mnie się to spodobało i pomyślałem sobie, że, y, że chciałbym te melodie, które są nagrane na tych klockach, żeby były moje. Uh -huh. y, żeby, nie, żeby to nie były wymyślone melodie, które sobie grają jakieś określoną melodykę, tylko żeby to było wszystko moje, czyli musiałbym to nagrywać od zera. A chciałem tego, dlatego że. E, e, zawsze sobie nuciłem jakieś melodie, na przykład, na przykład wracając ze szkoły e, do domu i dosyć późno się zorientowałem, że inni tego nie robią. To mm -hmm. znaczy robią, ale na przykład nucą inne melodie, które już zasłyszeli, a ja miałem tak, że nuciłem nowe. Aha, czyli miałeś te, ten proces twórczy, a nie ten od... Twórczy, tylko tak. ze słuchu coś, tylko coś tam ci się klikało w głowie i tworzyłeś mhm. jakby swoją, nazwijmy te, te swoje linie melodyczne, te pry, prymeczki takie, to są takie tak, to... początkowe. Ale nie przekładałeś tego na żaden instrument, prawda? Ani gitara, ani pianino, czy coś takiego, tylko na razie miałeś to w głowie i w związku z tym programem można to było jak, w jakiś sposób zapisać? E, niestety z tamtym programem nie. Natomiast, bo to było za proste, to była aplikacja internetowa, która w ogóle jak się skończyła, przypuszczam, że jakieś pierwsze kampanie internetowe to były, jak się skończyła tamta, tamta promocja, nazwijmy mhm. to, czy, czy tamta kampania, no to po prostu to już zniknęło. Natomiast ja wtedy już miałem jakiś bodziec, który mnie pchał do tego, żeby ściągnąć albo kupić program do tworzenia muzyki Aha. i oczywiście kupiłem, znaczy ściągnąłem piracki. W, 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 gdzieś tam w, nie chcę mówić, że wbrew woli rodziców, bo i nawet o tym nie wiedzieli. Po prostu. Po prostu to zrobiłem i zacząłem pisać swoje rzeczy. I to też było dosyć ciekawe, bo bardzo szybko zacząłem wypisywać do różnych artystów, którzy w tamtym czasie byli, nazwijmy to, w mainstreamie bliskim hip-hopu, bo mnie najbardziej wychowała muzyka filmowa i, i polski hip-hop, mhm. polski rap, i gdzieś tam w tym kierunku celowałem, żeby wysyłać do wszystkich swoje demówki. I nie wiem dlaczego, ale dosyć długo robiłem to, nazwijmy to sobie w piwnicy, ale kiedyś zdecydowałem się wziąć na odwagę, zaniosłem płytę do szkoły, to mi nie uwierzyli, że to moje. Do szkoły swojego, e, do, tak. Do swojego ogólniaka, tak? E, nie, nie, to nie. jeszcze cały czas jest sprawa gimnazjalna. Bo a, ja, 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 ja jeszcze ja cały jestem, czas? Tak, tak, ty, ja jestem z tej dziury, dziury między 85 a tam Aha, rocznikiem czyli A. Czyli ty byłeś w gimnazjum wtedy faktycznie, bo tak, to było. Mm -hmm. Tak, no, w, 2000, w 2005 roku byłem jeszcze w gimnazjum. I przynosiłeś to do swojego gimnazjum, a miałeś tam jakby jakiś punkt, punkt zaczepienia wśród tylko kolegów, czy też nauczycieli, że byli tym jakoś zainteresowani? To znaczy właśnie ja, to chyba też wynika. Z tego, że nie do końca jest wiadomo, co zrobić z pomysłem. K który się ma, bo ja niestety od razu. Czemu ja mówię niestety, to nie wiem, ale. No właśnie. O, o, ale Ty się tak niestety w ogóle mm. i mówisz o, bardzo o, w kierunku że porażki, natomiast <grym> mniej apoteozujesz to, co jest takim elementem fantastycznie właśnie twórczym, no bo właśnie z tak. tego się wziąłeś. Może trochę uprzedzam sytuację. Właśnie Aha. ja miałem tak, że ja usłyszałem od nauczyciela, że Yy, że yy, yy, i tak nie stawię ci oceny za to ani pochwały, bo ja wiem, że to nie jest Twoje. A dla, I, na jakiej podstawie taka teza wynikała? Że to jest niemożliwe, żebym po prostu, żeby, żeby to, co przyniosłem na płycie, żeby było moje. I tak, tak dewastował cię nauczyciel? Tak, tak, tak. A z jakiego to przedmiotu? Z muzyki. bo Właśnie z muzyki, Aha. tak. z muzyki. A miałeś muzykę w gimnazjum? Miałem muzykę, tylko że to była, no wiadomo, na tym poziomie takim szkolnym, podstawowym, czyli to nie, nie była szkoła muzyczna. No nie? Tak, tak, Więc... tak. To było jakieś wychowanie muzyczne, to się nazywało. Nie, chyba nie, po prostu takiego? muzyka. My po mieliśmy, po prostu plastyk, muzyka. Mieliśmy, plastykę, mieliśmy plastykę, mieliśmy muzykę, po, potem to gdzieś to zostało zespojone w przedmiot o nazwie Sztuka. Aha, ale ta muzyka, na czym polega ten przedmiot? Mieliście, nie wiem, zapisy no. To wy robiliście na przykład, mieliście takie podstawy, podstawy umuzykalniające? Ja powiem szczerze, że no. nie, nie rozumiem do końca samego istnienia przedmiotu muzyka no. na tym takim bardzo podstawowym etapie, bo nikogo ten przedmiot nie interesował. Czy nie słuchaliście muzyki na tych zajęciach? Słuchaliśmy muzyki, tylko to były rzeczy Czy na tyle archaiczne? nieabsorbujące, Aha. że to był zawsze to był przedmiot innej kategorii. Mhm, ale co? Y... co czego Chopina wam kazali słuchać? Nie Absolutnie. Wiem. Gdzie tam Gdzie ci piętnastolatkowie mieli wysłuchać Chopina? My, ja pamiętam, że. Ale mówię na tych zajęciach, tych szkolnych już. Tak, nie? tak, no wiem, tak? ale to nikt tego nie chciał słuchać. E, ja pamiętam, że my słuchaliśmy, e, akurat to myślę, że i tak było spoko, tylko to nikogo nie obchodziło, bo na przykład fantastyczne było, kiedy mogliśmy posłuchać e, Staszka Sojki. No tak, e, i... no, czyli już taką no, wyrafinowaną dosyć jakość muzyczną, tak. jazzu i tak dalej, i tak dalej czyli tak. zupełnie... A poza tym też jeśli chodzi o warstwę literacką, no niebagatelne tak. rzeczy. Tak, tylko no niestety właśnie problem jest taki, że jeżeli dziecko ma być zainteresowane mhm. tego rodzaju muzyką, to trzeba mieć jakieś raz, że heroiczną siłę. Żeby chcieć kogoś zainteresować w tym wieku tego rodzaju. To no, musi być jakieś przygotowanie. Do trzeba mieć tego. sposób. To mm -hmm. trzeba pod włos wziąć tego dzieciaka, który w tym momencie ma ważniejsze rzeczy, bo on musi odpisać zadanie na matematykę. No tak. Bo tej matematyki się trochę boi. Tak. A nie zajmować się jakimiś piosenkami, i to jeszcze, że ktoś śpiewa na miły Bóg i tak dalej i tak no. dalej. Nie? Że to jakby są takie. Że w, nie w tym momencie, nie w Ta, tym czasie i nie w, taki, w właśnie z takim przygotowaniu. Smutne to jest. Myślę sobie o tym, że nie, bardzo trudnym zadaniem jest być nauczycielem generalnie, bo to jest. Ja miałem fantastycznych nauczycieli, właśnie przedmiotów ścisłych, albo y, y, miałem świetną matematyczkę, mm. miałem bardzo zaangażowaną anglistkę. Y, było wiele Aha. takich sytuacji, tylko to jest, to jest krwawica. Zresztą no to, jest y, to jest tak trudne i to jest niedocenione absolutnie. Uczyć własne y, dzieci. I tak, w, dzieci. W, tak, w gimnazjum pani, która była moją wychowawczynią, e, była tak zaangażowana, że jestem pewny do dzisiaj, że gdyby nie ona, to ja na przykład nie miałbym świadectwa z paskiem. E, dlatego, że była po, taka mo tak mobilizująca? Bardzo, bardzo była mobilizująca. Ale to w taki jest, sposób e... przyjazny, bo tak, tak jak mówisz o niej, to aż czuje się, wiesz, że, to, że jest jakaś taka emocja... No, taka bliska. Ja mam w ogóle dobre emocje, tak w tak? większości. Natomiast tutaj do, to wiem, że to była taka osoba, która by nastawiła kark za swoich uczniów i jakby te, ty, Super. Ty, ty, tych, tych y, to, takich nauczycieli miałem szczęście też paru poznać. No, nasza wychowawczyni to była taka, że ja nie powinienem mieć świadectwa z paskiem za moje zachowanie, bo jak mówiłem, dzieckiem byłem okropnym, <laughs> e, ale jednak gdzieś tam mi naciągnęła do bardzo dobrego. E, nie to... mogłeś być okropny, jeżeli dokonała tego, jeżeli wiedzia, widziała w tobie coś ważnego niż jakieś tam, wiesz, pomysły no, nastolatka, no bez przesady. Na pewno była, w... zobaczyła coś więcej po prostu. E, e, możliwe, że A, tak, że może tak. mam taki dar, że ktoś we mnie próbuje się doszukać czegoś fajniejszego niż na początku przedstawiam, bo ja byłem dosyć taki właśnie pyskujący i bezczelny mhm. e, i już nie jestem aż taki. Już, już taki nie jestem, już się wyciszyłem. O, się, to jest, to staram, się, staram się przynajmniej. Ale e... wtedy to, wiesz, byłeś przeciwko światu. Jest coś takiego w, te, w tym okresie 13, 14, 15 lat, że, że jest się bardzo walczącym, ale czasem, wiesz, co na, czasem to wraca. Wiesz, czasem mhm. tak może być, że wróci. I, 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 I czekaj, wracając do tej muzycznej strony, bardzo mnie intryguje to, w jaki sposób, jeżeli nie uczyłeś się muzyki w takim wiesz, szkolnym ujęciu, czyli na przykład zapis. Jak wyglądał zapis twoje, Twojej koncepcji muzycznej, do której rozumiem, że na pewno to słowo. Musiało mieć znaczenie, bo jeżeli pisałeś, no to coś jeszcze chciałeś opowiedzieć, prawda? Nie tylko, nie tylko muzyką. Jak się zapisuje to? Tylko, tylko w internecie, na, na jakichś narzędziach? Bo nie na y, pięciolinii, nie? Wtedy jeszcze nie. Mhm. Ja w ogóle. To już od 20 lat działa tak, że nie trzeba znać nudu, żeby produkować Oczywiście. muzykę. E, pomijając to, że już wcześniej nie trzeba było, bo wiadomo, natomiast e, ja nut uczyłem się, to jest e, też śmieszna sprawa, bo ja się ich uczyłem e, na początku, żeby spisywać sobie samemu za -y. Aha. E, dlatego, żeby nie robił za mnie ktoś tego. Tak, tak, bo tak zwany e, to się kiedyś nazywało. E, tak, no i ja byłem e, ja byłem taką z osią samosią, więc wszystko robiłem sobie sam, wszystkie instrumenty musiałem sobie nagrać sam. Mhm. No i w pewnym momencie dojrzałem do tego, że chciałbym się komunikować z muzykami, gdzieś tam współdzielić wrażliwość, tak spotykać mhm. się z nimi i dzięki temu rozwijać. No, i wtedy do komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach orkiestrowych, no to ten udział to już jest alfabet. No tak. Więc zacząłem się tego uczyć. E... Już jako duży chłopiec? Już tak. jako chłopiec, e... który nagrywał już muzykę na płyty innych wykonawców. E... I żeby dogrywać na przykład skrzypce, za które ja się gdzieś tam wziąłem, kupiłem sobie, natomiast nie ma w tym. Co ty mówisz? Skrzypce to jedne z najtrudniejszych. E... Tak, tylko właśnie ja nie. Ja sobie je wziąłem po to, żeby sobie sprawdzić, w jakich tonacjach idzie to dobrze, żeby napisać kwity, nuty tak. e, dla, dla, dla moich później już współpracowników, a potem w zasadzie dla mojej orkiestry, bo to teraz wyprzedzam trochę, ale, mhm. e, no, ale zacząłem się uczyć, przez to się zacząłem uczyć klucza wiolinowego. Wioli Najpierw, później doszedł basowy, basowy no i ten tak. altowy. To już są późniejsze sprawy. To już, już byłem, nazwijmy to, dorosły. bardziej zaawansowany, mhm, też. E, tak, no, natomiast pierwsze rzeczy, które robiłem, to były to, to po prostu spisałem sobie fortepianówki i później, e, i to już mówię no, o takich momentach, że, już, że to już były e, muzyka na płyty, które można było kupić w Empiku. To było w ogóle moje, moje największe marzenie tego trzynastoletniego chłopaka, który zaczynał. To wydawało mi się, że jeżeli ja już będę... Mógł... będzie w Empiku, to już jest... Tak, ja w... mało tego, ja w ogóle, ja w ogóle nawet myślałem... Oskarowa sy sytuacja już. Tak, ja w ogóle myślałem, że nie wiem skąd mi się to wzięło, że jeśli już yy, powiedzmy, płyta, na której jest jeden mój utwór, jest w empiku, to że, to że ja już jestem w ogóle gdzieś. Stary, no właśnie o to chodzi. Tak, ustawiony. Tak jest. A to tak nawet się w środku już byłeś ustawiony, bez względu na to, jakie były z tego profity, czy były, czy ich nie było, czy, czy były bardzo duże, czy były mniejsze, to to już jest ta, ta realizacja czegoś takiego dostępnego w wyobraźni dzieciaka. No, no, nie myśli się od razu o kosmosie, prawda? Alko, myśli się o, o tej przestrzeni, którą też może zobaczyć Twoje środowisko, czy twoje, to, 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 ci, którzy są wokół ciebie w, jak, w jakimś sensie. Aha, i to się tak potoczyło. A powiedz mi, jak z literaturą to wszystko się łączy. Czy, czy jest tak, że Ty wypełniasz tę muzykę również swoimi tekstami? Zacząłem się odważać to robić, ale dopiero przy swoich płytach. To znaczy, jak już, jak już zdecydowałem, że będę, że będę się wychylał przed szereg, bo ja nie jestem i nie będę wokalistą, uh -huh. mam wadę wymowy, co słychać. Nie, nie taką straszliwą zasady. Str ja to mówię, że to jest taka tuskowa wada. Wymowy. Ona jest, nie, ona jest bardzo do wypracowania, tylko też y, trzeba mieć imperatyw, żeby to robić. Ale nie ma takiej konieczności. Nie, nie można robić wszystkiego i na każdy, wiesz, każdy ułamek jak gdyby tego, czym jesteśmy, mhm. natychmiast dokonywać jakiegoś, e, jakieś naprawy, poprawiania i tak dalej. Nie musimy być idealnie doskonali jakby we wszystkim. No tak, e, ale... Więc bez, bez przesady. Myślę, że to takiego sam, samobiczowania w tym względzie nie, no, mnie tutaj nie nie. Nie biczuję się naruszała. jakoś specjalnie. No. Fajnie, fajnie by było mieć taką, taką dyscyplinę e, w tym, bo ja kiedyś pracowałem nad tym i ja dużo wypracowałem, ale dużo mi jeszcze zostało. Wiesz, to jest bardziej sprawa pewnej niechlujności, takiej, bo nie przywiązujesz do tego takiej wagi. Tak, Więc... i chyba, chyba tego, że u mnie niestety tak osobowościowo w tym czasie, kiedy to było najbardziej plastyczne jeszcze, to ja nie lubiłem wszelkiego rodzaju subordynacji. A, no jasne. I, I mnie to denerwowało, że ktoś mi mówi, że, że to jest konieczne. I jakby dawniej tego Moresu trochę uczyło wojsko. Dziś wydaje hmm, mi się, że... Szkoła muzyczna bardzo uczy takiego moresu, wiesz? O, to na pewno. O. To na pewno, o. to wiem, no bo, no bo mamy w tej chwili zespół, który jest złożony z no. wirtuozów po szkołach muzycznych no. różnej maści. No to sam wiesz, jaki to jest <kluzny> rygor wewnętrzny. To ja już nie mówię tylko o tym, co, to, co przenosi się jakby na zewnątrz, ale to, co jest w człowieku, wiesz, ten, to tak. wytaktowanie tak zwane, tak, ja, no jest jedno. Ja z dużą dozą zazdrości kiedy myślę o tym, jak wspaniały warsztat mają moi koledzy z zespołu. E, niesamowity. Jednocześnie, bo to jest tak, że bo my gramy z klasykami i, i, i z ludźmi z jazzu. Mm -hmm. I to, jest, to, są, to są zupełnie różni e, muzycy. muzycy. Z, z, z różnej kultury, jakby muzycznej, też e, wywołującej tak, się. Tak? tak, to właśnie. Często jest co właśnie takie, to nasze, nasze takie, mówię, nasze hip-hopowe myślenie jest takie, że po prostu każdego skrzypka, jakby zamknąć w studiu, to on z, zrobi nie wiadomo co, a właśnie klasyka, jak się zamknie w studiu i nie da mu kwitów, to, to nie do końca wiadomo, co zrobić, jakby co się wydarzy. Bo to mm. są ciężkie sprawy, bo. Oni są tak często wytemperowani twórczo, no. że, że nie ma możliwości, żeby, żeby funkcjonowali jako właśnie taki na przykład muzyk solowy. W sensie znaczy jest to bardzo trudne po prostu. Wiesz, no to wszystko zależy od tego, jaką kto ma też taką przestrzeń takiej wolności odśrodkowej. To jest osobowość w ogóle. Tak, tak zwaną osobowość i ta wolność odśrodkowa, poddawanie się pewnej dyscyplinie, kiedy jesteśmy, no, czy w chórze, czy w orkiestrze i tak dalej, no jest Trochę czymś innym. Pogramy do tej samej bramki wrażliwości widza czy słuchacza, więc to muszą być w jakiś sposób poukładane te nasze relacje muzyczne. Tak. A w momencie, w którym możesz sobie pozwolić na taką wolność improwizacji na bazie tej struktury, że tak powiem, Podstawowej, czyli wiesz, ten, ten, ten fundament jest i teraz nabudowujesz. To jest tak jak z improwizacją generalnie, we wszystkich dziedzinach. Tak samo będzie w malarstwie, tak be, samo będzie w sztuce aktorskiej I, um, i tak samo, aczkolwiek bardziej jest to zdyscyplinowane na pewno w świecie muzycznym, ponieważ tam no, jest ta pięciolinia, są te takty, y, są te znaki, y, tak zwane interpunkcyjne y, tempo tempa, które jest. Mierzy te wszystkie crescendo i tak dalej, i tak dalej, i piana, i forte. One mogą być twarde, ale mogą być poddawane twojej, że tak powiem, jurysdykcji. Tak. To... No więc to jest historia piekielnie ciekawa. To jest też ta kwestia, że jeśli gramy orkiestrowo, to hmm. ta orkiestra jest jednym organizmem i oni nie mogą sobie pozwolić, tak. żeby, bo to się rozjedzie, ten wózek Oczywiście. się przewróci. Dlatego ta, to, yy, to temperowanie jest jednak istotne bo i rozumienie też swojej funkcji. Yy, tak, każdy zespole. musi mieć swoje miejsce. Tutaj tak. się nie da, nie da się inaczej. No. Tak, dlatego no, u wyżej, nas wyżej, yy, są muzycy improwizujący i to jest zupełnie oni nawet są z innej strony sceny na przykład. Tak. I jest ten organizm, jakim są smyczki, yy, który, który gra głosem. To jest po, momentami, to, no wiadomo, no, pierwsze skrzypce jest pełne unisono, nie muszą tak. zabrzmieć pięknie. No, ja to rozumiem i to jest właśnie to, że moja osobowość nie pozwoliłaby mi na to, mhm. a jednocześnie z tą dużą dozą zazdrości myślę, jak piękny warsztat wypracowany, rzemie, rzemiosło. rzemiosło. To jest, tak, to jest, jest, to jest wspaniałe, bo to są lata pracy. Jest precyzja. E, w i tak dzisiejszych dalej. czasach, e, choć nie chcę tak być tym takim narzekającym, ale to jest tak warte uwagi, że ktoś no. poświęcił tyle czasu. Żeby no. osiągnąć coś. No i no, potem e... mamy takiego możdżera, prawda? Który jednak robi sobie e, trochę A, z instrumentem oczywiście. co chce, ale nie byłoby tego, gdyby nie, nie było na pewno, e, oczywiście po, poza tym, poza osobowością i, i, i no, ogromną, ogromną dozą takiej, e, takiej, takiej twórczej weny, takiej właśnie wolności. Wolność w niewoli jest, bo to jest jakiś rodzaj zniewolenia, jak mówimy o tej strukturze klasycznej, jest czymś piekielnie imponującym. I jeśli tak jest, to mówimy o wirtuozach, czy mówimy o wielkich śpiewakach, nawet śpiewakach operowych, którzy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak w tej chwili się zmieniła na przykład opera. Jeżeli w ogóle zerknąłeś zupełnie w innej konwencji, ci młodzi, szczególnie na przykład śpiewacy, się... Układają chociaż cały czas, to są głosy postawione i tak dalej, i tak dalej, mhm. ale mają inną emanację. To mhm. jest sprawa obrazu, który się zmienił, prawda? Wykorzystania różnych technologii, które są scenograficzne, które jakby niosą in, inny powiew, powiedziałabym, tej wrażliwości, niby na bazie zamkniętej, ale właśnie jestem w takim. Podmuchem, z takim od, oddechem, zupełnie mhm. w innym kierunku. A powiedz mi. Yy, yy, a w ogóle nie, po, nie, powiedzieliśmy sobie, nie powiedzieliśmy, jak masz na imię, bo yy, tak yy, gadam z tobą, jakbyśmy się znali 200 lat, mhm. ale powiedz mi, jak masz na imię, żebym mogła cię przynajmniej. Marcin. Marcin, yy, Marcin yy, jak później już z, yy, poszedłeś do liceum, bo do liceum poszedłeś, tak? Tak. Yy, do liceum, to w tym liceum yy, tę swoją drogę, Gimnazjalną, że tak powiem, trzymałeś bardzo mocno, prawda? Z sobą, mówią o, o tym, tych zainteresowaniach mhm. muzycznych. Przestałeś wtedy pisać już w liceum? Już tak, nie tak. Tylko, już, po... tylko nie pisałeś. Nie pisałeś? Nie, nie, to gdzieś mi przeszło. Ja pamiętam, że w gimnazjum y, ostatnio mi się taki flashback załączył, <laughs> że, y, 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 że napisałem jakieś opowiadanie, dostałem szóstkę jeszcze Aha. gdzieś tam w czasie gimnazjum. Generalnie miałem dosyć dobre oceny, jeśli chodzi o to. Humanistyczne przedmioty też? E, w ogóle tak. miałem dobre oceny, Aha. poza zachowaniem. No tak, to, ale to super, no to musi być jakaś y, y, różnica, wiesz, no. Piano, forte, piano, forte i jakoś tak uh, ogarniałeś ten świat. No trochę tak. I, i... To, to jest właśnie kwestia tej subordynacji, o której mówiłem. No tak. Ja, ja w ogóle uważałem, że my m, jako uczniowie w pewnym sensie m, podobała mi się ta... Wizja Pink Floydowska, w, których my, w której my nie chcemy być w więzieni w szkołach, w takim sensie, w którym czasami niektórzy chcieliby to zrobić w tamtym czasie. A jednocześnie miałem taki głód edukacji, ale taki swój wewnętrzny. Że ja na przykład, jak ktoś mi dał lekturę do przeczytania i dał mi termin, to ja nie chciałem tego przeczytać. Jednocześnie, nie wiem, powiedzmy proces kawki sobie czytałem dla przyjemności wtedy. No, no tak. No to, to, był... to była jedyna lektura, którą jakby tak, że przeczytałem przed czasem, bo chciałem sobie właśnie przeczytać, a potem się okazało, że jest na rozszerzeniu i sobie zaliczyłem e, e, ten A powiedz ja skonfrontowałeś kiedyś proces kawki, e, ten, który miałeś w głowie z tym, który na przykład zobaczyłeś w teatrze? Niestety nie. A widzisz... Nie, jest... nie było, dlatego, że ja w teatrze nie, nie, nie miałem możliwości. W sensie nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek proces kawki u nas Uf, był. W teatr... e... tak. Tak. No tak, to On... jest akurat temat, który nie pokazuje się zbyt często. Mhm. Po pierwsze, to jest, rzeczywiście to jest bardzo trudne, ale to jest też trudne no, niestety dla odbiorcy tak zwanego Przeciętnego, który nie jest jakoś wyrobiony teatralnie i nie ma takiej skłonności, tak. to to się. Jestem bardzo ciekawy, jak paraboliczność procesu byłaby. Muszę Ci powiedzieć, że no, ja miałam takie doświadczenie, jeśli chodzi o zobaczenie tego w Teatrze Starym w Krakowie, Aha. bo stamtąd jestem. I po prostu to jest. To się tak nie zgadzając z tym, co miałam w głowie jako listka. Mhm. Czytając, czy licealizka, czy jeszcze w gimnazjum, chyba to jakoś tak ja nie, ja miałam podstawówkę i, i liceum od razu, ale w, tych, w tym czasie jak gdyby wiekowym czytałam, to, tak jak powiedziałam, to się tak nie zgadzało, co zobaczyłam na scenie mhm. w, w interpretacji reżyserskiej. I w interpretacji aktorskiej, zresztą Jan Nowicki grał akurat główną postać mhm. w tym, y, już świętej pamięci, niestety. Y, piękny aktor i pięknie to w ogóle y, układał y, y, ten pan K. Tam się mu, ja, poprzez niego się jawił w taki sposób, że, tak jak powiedziałam, nie zgadzając się z tym, co miałam w głowie, piekielnie zgodziło mi się to, co Aha. Zobaczyłam i zgodziło mi się jakby z moją emocją, wiesz? Aha. To jest tak, że obrazek nie musi zawsze być spójny. Obrazek z tym, co niesie dla jakby takiego twojego wewnętrznego oddechu, że tak, jestem w tym. Inaczej widzę, ale czuję dokładnie to moja wyobraźnia i to co wyobraźnia artysty innego inscenizatora i, i poprzez aktorów poprzez scena, y, scenografów i, i w ogóle układ sceniczny jakby mhm. daje, y, daje właśnie ten rodzaj przeżycia. Czy masz dwa różne przeżycia z jednego źródła? Tak absolutnie I, to tak. jest, i myślę, że w muzyce też trochę tak jest. Ym, jak najbardziej. Że niby masz coś napisane. Każdy z nas trochę inaczej słyszy. Ym, y, y, znaczy nie trochę, a nawet na pewno inaczej słyszy, bardzo inaczej słyszy. Mimo, że słyszy te same dźwięki, one inaczej do nas trafiają. I jeszcze jedno, że tego samego dnia y, tego dnia, usłyszana czy muzyka, czy piosenka, czy utwór muzyczny, nawet bez, bez tekstu. Będzie to, co ja odczuwam, będzie zależne od tego, co się ze mną dzieje w tym momencie. Czyli tak. dzisiaj jest inaczej, jutro jest inaczej. Ty tak samo nie będziesz grał tego tak samo, ale ja nie będę tak samo tego, tak samo odbierać. No, druga sprawa jest taka, że ucho się przyzwyczaja i niektóre utwory mm, mają coś takiego, że Trzeba ich przesłuchać kilka razy, bo na przykład chaotyczność niektórych aranżacji, e, albo obecność niektórych, nawet perkusjonaliów, tak. zaburza odbiór całości. To powiem, może to trochę za daleko się cofam, ale kiedyś te tysiączne, w znaczeniu, że wielotysięczne tak. e, ch chóry, które grały dla cesarza w Chinach, one grały jeden dźwięk na początku, bo Aha. ludzie nie myśleli o polifonii. I a. dopiero kiedyś tam w XIII wieku w którymś chórze y, chłop sobie y, fałszował, a. a obok stał drugi ze słuchem absolutnym, który powiedział, że to brzmi nieźle. I tak zaczęły powstać jakieś dwugłosowe chorały gregoriańskie itd., itd. i i tak dalej. to o. potem mhm. zaczęło się rozwijać. I przecież ta y, harmonia mozartowska, no. ona jest cały czas, na, na, na dzisiejszym poziomie wiedzy, ona jest bardzo prosta bo jakby to są wszystko na, 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 na stosunkowo prostych rzeczach, natomiast to się zaczęło budować gdzieś tam na początku XX wieku już muzyka atonalna, czyli jakby nasze uszy się zaczęły przyzwyczajać do tego. Teraz to się znowu cofnęło bardziej do brzmienia niż do rozwiązań harmonicznych, bo już wykorzystaliśmy całą gamę chromatyczną, już zaczęliśmy bawić się w ćwierćnotony nawet tak. w niektórych miejscach i tak dalej. Więc znowu przeszło do brzmienia i teraz mamy uproszczenie, mamy bardzo proste rzeczy harmonicznie, bardzo często oczywiście mówię teraz o tym głównym nur Czego słuchają ludzie, bo tak. wiadomo. Yy, I mamy bardzo proste rzeczy, ale na, na przykład bardzo trudne do przesłuchania brzmieniowo, pojawia się bardzo dużo. E, jak perkusjonaliów, mnóstwo różnych w ogóle historii. Gdyby komuś w XVII wieku puścić to, co się dzieje, że jeden bas gra sobie coś tak. tam, później wchodzą syntezatory, potem tu, tu smyczki, tu wokal w ogóle na cztery głosy, to ci ludzie by zwariowali, oni by nie zrozumieli Taka tej muzyki. Taka kakofonia, nie? To, to, tak, byli, tak, wyobraźni, to jest chaos. Chaos, chaos, chaos tak. do którego my już jesteśmy przyzwyczajeni i potrafimy go analizować i mamy rozłożone to gdzieś nawet y, jako osoby, ja słyszę, że albo jesteś muzykiem, albo aktorem, aktorem albo aktorką, bo to słychać już w wypowiedzi Jasne. i tak dalej. Więc jakby my już analizujemy, Aha. my już wiemy, co są prymki, my już to jakby... Oczywiście. No więc na... to już musimy wiedzieć, nie? To, to my sobie to nazywamy, wiesz, my to dokładamy do, do tego tę naszą, że tak powiem, przestrzeń wiedzy z, in, z innego momentu. Przekładamy ją dzisiaj, no wiesz, no nie, my jesteśmy już też w jakiś sposób, nawet jeżeli nie słuchaliśmy za bardzo, tylko gdzieś przelatywało przez nasze ucho, no, specyfika pendereckiego czy góreckiego no, tak. w, w jakiś sposób wiemy, że istnieje ta przestrzeń. W związku z tym nie, nie czujemy się wyobcowani i no, na, na tym też polega to, że mamy odbieramy to jako rodzaj przyjemności po, też poznawczych mhm. i w kategoriach emocjonalnych łatwiej nam się. Też ze sobą chyba porozumiewać. A w ogóle chciałam Ci powiedzieć, Marcin, że jeśli miałbyś ochotę, bo to od, trochę od Ciebie zależy, tym razem tak, tak postanowiłam y, o tym powiedzieć, y, my możemy się zobaczyć. Y, bo y, jeżeli to y, jeśli miałbyś na to jakby Chęć i, hmm. i tak dalej. Ale możemy zostać ten, tej konwencji, że tak powiem, przymkniętej, bo ona jest taka dosyć ciekawa. Ciekawa, nie? Myślę, to? że wszyscy mówią, że ciekawa, więc to już będzie wytarte słowo, przypuszczam. Tak, żeby... ale to jak to inaczej interesująca, ciekawa, nie, intrygująca. Może. Intrygująca. No wiesz, taki jest ten element hmm, czegoś takiego, chociaż ja w ogóle lubię twarz hmm, swojego interlokutora, hmm, lubię patrzeć na hmm. ludzi. Um, wydaje, to, to jest dla mnie też bardzo ciekawe doświadczenie, takie właśnie ciekawe w środku, jakie doświadczenie um, tej, tej bliskości bez widzenia, ale y, z widzeniem, chyba może nawet momentami większej niż gdyby to było y, realnie. No tak. nie, nie, wiem, jak, jak, nie wiem, jak ty to czytasz. Ja jadłeś kiedyś kolację w ciemności. Słuchaj, byłam... Nie, nie jadłam kolacji. Wiem, o czym myślisz. Natomiast byłam w tym miejscu. Jest kilka w Polsce. No. Tak. To, jest... to też jest ciekawe. I właśnie to było nieprawdopodobne dla mnie. Doznanie humanum. Nawet hmm. nie humanitarne, tylko humanum. I ogromna a, lekcja, e, czy lekcja, czy takie właśnie doznanie e, poznania wyobrażeniu o, jak, o drugim człowieku. Mhm. I e, uważam na przykład to, ten element za konieczny, chociaż nie chcę być taka drastyczna, ale tak, tak czuję, konieczny w edukacji człowieczeństwa. Mhm. Tolerancji e, wchodzenia w drugiego człowieka w różnych okolicznościach i dawania mu pola, wiesz, do działania takiego, jak sobie życzy. Aż mnie to wzrusza, wiesz, jak, jak myślę o tym, dotknąłeś tego, więc sorry, że tak się, wiesz, ale ja, tak mnie ruszyło kurna strasznie. Ja sobie myślę o tej ściance, no. że co prawda dzisiaj bardzo często odbieramy sobie tę sprawczość i często mówimy, że nam to się spisane tak. i nie chcemy, nie chcemy ani sobie przypisać niektórych sukcesów, ani sobie jakby wytłumaczyć dlaczego popełniliśmy pewne błędy. Mhm. Tak teraz poszedłby w tego takiego małego oportunistę albo konformista powiedzmy delikatnie i zostawił te ścianę. Okay. Właśnie skoro nam tak, że tak powiem, ym, gwiazdy, daje się rozmawiać. Skoro gwiazdy na niebie nam się tak ułożyły, że mamy między sobą tę ściankę, to niech ona sobie na razie będzie. Bo, bo ktoś to przemyślał. I po co się to zrobili. Tak jest. Więc gdzieś tam. To był taki na nasz pomysł na to, żeby pogadać sobie inaczej i zobaczyć, czy się spotkamy bez względu na to, że się nie dotykamy powiedzmy tak. bezpośrednio oczami. Ale wiesz, siła wyobraźni i myślę, taka siła emanacji chcenia bycia z drugim człowiekiem brzmi okropnie tak. No, w sposób wielki, trochę patetyczny, mhm. ale gdzieś, ja, ja nie wiem, czy w ogóle po to nie jesteśmy, żeby w, nie my tutaj we dwoje, tylko w ogóle my, ludzie gdzieś w przestrzeni po to, żeby po prostu ze sobą być w każdych okolicznościach i z każdym narzędziem. W naszym, powiedzmy, wypadku używamy tych narzędzi wynikających ze sztuk, które. Próbujemy, uży, użyję sformułowania uprawiać, co nie lubię tego sformułowania, bo od razu mi się to z uprawą, wiesz tak prosto, z, z uprawą roślin czy ziemi kojarzy, ale jest to pewna uprawa duszy, prawda? Uprawia, uprawia, uprawia się tę swoją duszę i tę duszę drugiego człowieka, ją się jakoś wkłada w jakąś um, przestrzeń. Nie zawsze um, Taką dotykalną i namacalną. A powiedz mi teraz, teraz już co robisz, tak? Najbardziej, najwięcej. Ja tylko jeszcze wrócę do tego, no. bo wydaje mi się, że tam był kawał filozofii jednocześnie, no, no, jednocześnie dosyć mhm. patetycznie. Aha. Ja, ja zawsze o tym myślałem tak trochę mimo wszystko bardziej egoistycznie. No. I ja gdzieś tam nie tyle właśnie uprawiałem, to tylko ja, ja czułem, że ja, moja działalność często to jest takie drapanie się po mózgu w pewnym mhm. sensie i potrzeba wyplucia pewnych rzeczy, czasami właśnie takich emocjonalnych, a czasami wręcz mechanicznie bardzo mam potrzebę zrobienia czegoś, tej, tej, takiej działalności. Generalnie. Więc ja często, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o moment twórczości, A. to jest tu bardzo dużo egocentryzmu nawet. No, to jest i... absolutnie podstawowe i konieczne. Tylko przez się, swoje ego możesz cokolwiek e, zrobić innego niż każde innego, które by to robiło. Tak, tylko ten moment myślenia o drugim człowieku u mnie pojawia się dopiero przy myśleniu o publikacji. To znaczy, ja Aha. mam już e, skończone piosenki bardzo często, albo całe zarysy. E, I dopiero wtedy myślę o tym, czy będę to publikował w ogóle. Bo ja mam mnóstwo numerów niepokończonych, to nie pasują mi do płyt. E, Aha. E, I jakby gdzieś. One sobie y, leżą w, w jakimś czyścicu. I pozwalam im sobie dojrzewać. Niektóre trafiają na moje płyty po siedmiu latach, na przykład, kiedy znajduję wokalistkę, która to może zaśpiewać, kiedy czuję, że to ta dziewczyna albo ten. Mówię akurat dlatego, powiedziałem o wokalistce, bo miałem po prostu dwa numery, które leżały tak długo i, i gdzieś tam nagrywałem je na próbę i dopiero po jakimś czasie trafiłem na kogoś, kto poczułem, że to jest ten rodzaj emocji albo wrażliwości, który mi się podoba. Aha. Na tej płycie, którą wydałem, bo wydałem w tym roku również, też znalazłem chłopaka, który. K który był bardzo bardzo młody kiedy ja komponowałem numer natomiast jakby jak już na niego trafiłem jest, jest dorosłym gościem i jakby miał napisany refren i jakby wspólnie zaczęliśmy robić numer już y, po jakimś czasie. U mnie często to jest tak, że ja finalnie tak mi wyszło, że gdzieś tam definiuję siebie jako producenta muzycznego, y, ewentualnie mm -hmm. gdzieś tam te kolejne funkcje, które się rozgałęziają, to jest kompozytor, ewentualnie właśnie autor tekstu albo współautor. Y, to to wszystko Gdzieś tam wokół po prostu moich płyt, które sobie, y, które sobie od jakiegoś tam czasu wydaję. w tym roku 10 lat. Od pierwszej mojej płyty minie. Uh. Y, od, pierwszej, od pierwszej tej nazwijmy to solowej, która i tak nigdy nie będzie solową, bo to są, to są zbiory y, w, wykonań z gośćmi, A okay. więc tam zawsze są goście wokalni. Y, dlatego, że ja wokalistą nie jestem, ja wierzę w to, że. Y, że nie mam zdolności. W sensie ja to wiem, że nie mam zdolności wokalnych, próbowałem to wielokrotnie nagrywać. Mogę robić chórki, i na tym kończy się moja. Yy... To super, jak człowiek coś takiego sobie wie i jakby to akceptuje. Rozumiem, że nie masz w tym problemu, że to jest nie. dla ciebie oczywiste. No, jesteś yy, wyposażony w inne elementy, które sprawiają, że to, coś, co robisz, ma. Fajną jakość no, z Twojego punktu tak. widzenia i super. Właśnie czuję, że ta zdolność oceny u mnie była tak. taka, że, y, że nie rzucam się, nie porywam się z modyką na słońce, bo mm -hmm. zepsuję piosenki, które są ładne. Mm -hmm. że wierzę w to, że niektóre rzeczy, które nagrałem, są naprawdę jakościowe i gdzieś tam nawet wydaje mi się, że. Że kompulsywnie staram się mhm. nagrywać to jak najwyż, na, na, na jak najlepszy, na, na najlepszym poziomie, poziomie. Mhm. i wiem, że wokalnie nie byłbym po prostu nawet e, ale... nawet o jeden poziom, gdzieś tam tylko to jest cała liga e, inna. Więc o ile mówię, gdzieś tam sobie e, kiedyś w jakimś teledysku, który nagrywaliśmy na setkę, to zrobiłem to, ale to w ramach smaczków jakichś, że sobie podszedłem do mikrofonu i zaśpiewałem drugi głos po prostu wokaliste. Ale to są, to są smaczki. Natomiast generalnie na moich płytach są e, ludzie, którzy po po prostu potrafią śpiewać e, albo potrafią rapować. Aha. To są jakby dwie e, e, opcje. E, I e, wiem, że gdybym ja miał być tym headlinerem to tego jest. projektu, to po prostu bym go nie dźwignął na tym poziomie, na którym to sobie działa. Bo oczywiście ja sobie mogę robić piosenki i to jest ta kwestia właśnie... E, te, nie wiem, czy to jest kalkulacja, to raczej nie, ale myślę, mm. że to jest, bo to może brzydkie słowo, ale tego właśnie zastanowienia się, e, po co publikować? Ja w ogóle uważam, że to jest y, bardzo ważne w kwestii, kiedy decydujesz, że muzyka staje się Twoim sposobem na życie, nie tylko emocjonalnie, ale też potem się okazuje, że, że z muzyki się utrzymujesz, to gdzieś pojawia się ten moment niewygody i u mnie to jest moment biurokratyczny, którego nie cierpię i jak ktoś mi mówi o pracy, to ja wiem, kiedy ja pracuję, a kiedy nie pracuję. Ja pracuję, kiedy chodzi o sprawy właśnie biurokratyczne, umowy, tak. o, o jakiekolwiek Świetnie negocjacje. Rozumiem. Jeśli chodzi o negocjacje, to. To jest dla mnie coś strasznego. Ja jestem osobą niepotrafiącą negocjować. Ja, kiedy jestem na targu w Maroku, nie byłem nigdy, dlatego tak, mówię o Maroku. Oczywiście, możesz tam sobie to wyobrazić. Nienawidzę tak. targowania się. Jak ktoś mi mówi, że coś jest takie, ja po prostu nie potrafię, nie cierpię tego. Drodzy Państwo, ze wszystkich wytwórni, jak już wiecie, jak już zauważyliście, jestem frajerem i ja po prostu nie umiem się kłócić. Stary, ale e. jesteś w dużej grupie, zapewniam cię, naprawdę. Tak, i po to, po to często A... się pojawią, pojawia cała ta, nazwijmy to, instytucja menedżera. Oczywiście, oczywiście, ponieważ też, na tym też polega pewna wolność, wiesz, zawsze wszystko, co jest wycyfrowane, mówię o rachunkowości i tak dalej, w jaki sposób odbiera ci ten to flow takiej, takiej przyjemności, takiej bezkarności bez, bez, bez wewnętrznej. Świetnie to rozumiem i myślę, że no, jesteś absolutnie w, w bardzo dużej grupie ludzi, arty, artystów w ogóle, którzy no, nie umieją też, nie, nie umieją, nie, nawet nie chodzi o to nie umieją. nieumiejętność, to by od razu, że nieinteligentne, wystarczająco i tak dalej, ale gdzieś jest taka niewygoda w tym, naprawdę... Em, bardzo, bardzo mi blisko do ciebie. Mhm. Chociaż jestem z Krakowa, a ty jesteś zbyt goszczy, ale spotykamy się w Warszawie, więc jesteśmy w środku, że tak powiem, naszego. A przyjechałaś specjalnie teraz na ten jakby... mm, Ja tutaj jestem zawsze specjalnie powiem ci tak okay. generalnie. Nie, ja jestem już bardzo długo tutaj w tym mieście, ale okay. ale urodziłam się w Krakowie i wszystko co zdarzyło się w moim życiu najważniejszego w bazie tak zwanej Aha. tego czym kim y, jestem i o czym sobie myślę, że jeszcze bym, może bym chciała, chciała ciągle być. Ale tak generalnie to y, mam takie poczucie, że w jakiś sposób siebie, tak, tak ciebie oceniam sobie, jeśli mogę powiedzieć o ocenach, to bez sensu jest oczywiście, mhm. ale w, powiedzmy w, w odczuwaniu, że y, w sumie... Jesteś człowiekiem, który siebie akceptuje. To, znaczy nie chodzi mi o to, że bałwochwalczo uważa, że i tak dalej. Nie, nie w tym rzecz. Ale jakoś lubimy chyba siebie, nie? Tak, ale to nie jest takie proste. No nie jest takie e... proste, nie, nie, nie. To jest tylko taki, w tej chwili to jest taki wytrych. Znaczy nie można tworzyć czegoś z siebie, jeśli się tego, co się ma w sobie, w jakiś sposób nie... Właśnie nie przytula, nie, nie akceptuje, nie uważa, że, jeśli się uważa, że to coś, co w nas jest, jest warte tego, żeby ktoś inny nad tym do tego się też przytulił, mm -hmm. czy nad tym się pochylił. Tylko tyle. Nie, tak, faktycznie, bo nawet myślę o tym już w takich kategoriach, nawet kompleksów, jakichś takich no. historii, to często zauważam, że gdzieś tam jestem od tego wolny, zwłaszcza w takich sprawach powierzchownych. Tak. Natomiast bardzo nie lubię w sobie różnych cech, nie, nie cierpię, ja mam nerwicę lękową bardzo, bardzo silną, Aha. która do na mnie nawraca i to są takie momenty, w których ja nienawidzę siebie w pewnym sensie. To znaczy, płata mi figle czasami ta nerwica w takich momentach, w których nie powinna e, i staram się gdzieś to opanowywać. E, to, są, to są lęki również przed lekami, więc na przykład nie jestem w stanie brać SSRI, które Aha. powinienem, e, także no. jest dużo elementów, których ja w sobie nie lubię. E, których nie jestem w stanie zaakceptować, ale nie do końca mam pomysł, e, jak, i, jak je sobie zmienić. Jednocześnie właśnie w tej takiej po, powierzchownej e, stronie e, funkcjonuje to sobie całkiem nieźle. W sensie właśnie nie mam takich problemów, nie mam, nie mam problemów z zazdrością na przykład, no. e, gdzieś tam z jakąś zawiścią. E, e. No widzisz, no to czyli jakieś są pola, gdzie jakby panujesz. Może jeszcze jesteś na takim etapie, że jeszcze te, panowanie nad Tymi elementami trudniejszymi, czy w każdym mniej wygodnymi, jeszcze nie nastąpiło nie nastąpił w tobie jeszcze ten, um, ten, ten moment, że możesz powiedzieć, już się tego zaczynam uczyć, czy już się tego trochę nauczyłem. Masz czas, ile masz lat? 33. No stary, chrystusowy yy, wiek, to się pięknie yy, 30, mówi. Nie? Tak, wiem. Super. 34, 34 kończę. No to, w maju. No popatrz, masz, Marcin, masz taką przestrzeń jeszcze przed sobą. Daj sobie czas. Oczywiście, ale to, to Kto... ta przestrzeń to jest tak. Z tą przestr przestrzenią jest to różnie, bo e, jak cofniesz się pamięcią, to e, jako nastoletnia dziewczyna mm -hmm. musiałaś e, myśleć o tym, że 34-letni chłop to już jest przecież dorosły. No stary, to już w ogóle emeryt i nie żyje no, przede no... wszystkim. No, Ja pamiętam doskonale to. Nawet mam to tak... E, nawet wiem, jak to po ponazywać. Ale e, nie, o mnie jest ta sztuka, za przeproszeniem. Więc, tak. y, ale to na pewno, ale wiem, że przestrzeń jest, wiem, że jest przestrzeń, w związku z tym może nie, jeszcze nie dzisiaj, może jeszcze mhm. nie jutro, ale może się zdarzy. A może się nie zdarza, może się jest fajna ta droga, a może jest ci to potrzebne po to, żebyś mógł się od tego odbijać. A może jest ci to potrzebne, to coś, co jest w jakiś sposób dla ciebie swojego punktu widzenia ułomne, niedobre i tak dalej. Może to jest ten element, który no, podrażniając cię, tworzy, wytwarza w tobie tę chęć jakby też istnienia w innej przestrzeni, w lepszej jakości. Może być różnie. Stary, gadamy ga godzinę, wyobrażasz sobie? Wyobrażam. sobie. Oni nas pozabijają, nie szkodzi, ale to nie będzie moje pierwsze morderstwo, e, zabójstwo, które zostanie aha, mm. e, 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 które zostanie dokonane. E, mam nadzieję, że jakoś tak. Znaczy, znaczy ja na pewno wiem, że e, świetnie mi się z Tobą gada, mm. i w ogóle jakby poza, poza całą sferą muzyczną. E, do której oczywiście sobie sięgnę, e, już teraz e, wiedząc. W czym, jest, w czym jest i z czym. Być może wiem nawet, więc musiałabym no, za to skonfrontuję. Za, za chwilę to skonfrontuję. Ogromnie ci dziękuję hmm. też za ten pomysł. On jest tutaj pierwszy, że się tak. nie zobaczymy z punktu widzenia tego naszego takiego zetknięcia, bo to może być bardzo ciekawe dla nas samych, jak już przestaniemy gadać. Wiesz? Tak, ja też tak czuję, że przez to, że są te kamery rozstawione, Aha. ja mam wrażenie, jakbyśmy byli poniekąd w takim panoptikonie trochę. Nie? No, jesteśmy, e, jesteśmy, nie? E, Tylko, że wiemy, że w nim jesteśmy, A, że wiemy, w którym momencie nas obserwują. wiesz Ale to, ja w, w ogóle, przykład, ja w ogóle o tym nie myślę, ty pomyślałeś o tym w ogóle? Nie, no w sensie, w tym momencie o tym mówię, kiedy patrzę Coś, na prawo ty. moje i widzę tak. no, trzy kamery i mówię o tym, że że my też nie widząc siebie nie widzimy swojej mimiki na przykład. Ja akurat, ja akurat mam tak, taką mimikę, powiedziałbym, kiedyś na to mówiłem giertychowską, czyli kiedy jestem smutny, wesoły, ja mam cały czas tę samą minę. <grym> Aha, e... to niezłe, niezłe, nieźle to. <grym> nie, no. tak, dlatego właśnie aktorem też nie, nie byłbym jakimś znakomitym na pewno. Jeśli A są o... tacy aktorzy, którzy mają taką pokarową twarz. To się popro... A to już po prostu trzeba się tak urodzić. No ale oczywiście, do wszystkiego się trzeba urodzić, ale najważniejsze jest, że poza tym, że się rodzimy, to Najważniejsze jest, żebyśmy sobie tę drogę, którą potem mamy jakąś szansę, rok 2020, 90, 124, wypełniać, żebyśmy przechodzili w taki sposób, żeby nam było po prostu, po, po prostu interesujące, ciekawie, mhm. żeby się dało, żeby z tej nudy e, cały czas wychodziły fajne rzeczy. Jeżeli one się wywodzą z nudy, no to niech tak się dzieje. Tak, u mnie. U mnie w zasadzie ja sobie zdeterminowałem to wszystko tak, że ta nuda nie występuje już. O. I, i nie, nie ma nudy. Nie ma nudy. Jesteśmy my. Sta tak, stałem się dorosłym już chłopakiem i gdzieś tam w wieku 18 lat, jak zacząłem gdzieś tam zarabiać pierwsze pieniądze, to w momencie kiedy pojawiała się nuda, ja zacząłem podróżować. O. I, I nuda po prostu nie występuje, bo ta, to podróżowanie i to zawsze robiłem to w taki sposób. Starałem się, żeby to było podróżowanie, a nie turystyka. Mm -hmm. Znowu to jest kwestia nomenklatury. No, tak, to jest zupełnie tak. Ale, no to jest coś innego. Ale jednak. po prostu robiłem to na tyle tanio, żebym nie odczuwał tego tak. i nadal staram się praktykować, uprawiać. Uh -huh. <laughs> jak to jak to uh -huh. wcześniej tak powiedzieliśmy, tak? Te, 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 sobie gdzieś tam, ten rodzaj sztuki, jakim podróżowanie potrafi być. A wiesz co, I tak mi się teraz mi przyszło do głowy, bo zaczęliśmy trochę od tego, od tych twoich kujaw, i tak sobie pomyślałam, że może byś sobie pomyślał, a może przyjdzie to do ciebie samo, żeby spróbować, kiedy już jesteś coraz mm, na, na coraz dalszej drodze, w tym swoim e, muzycznym, że tak powiem rozwoju i rozwijaniu i tych i, i, i konceptach, pomyślał sobie, czy gdzieś nie spotkać się z tym, co miało miejsce na samym początku, czego nie dotknąłeś, bo nie miało miejsca takiego. Mhm. No, tak pomyśl sobie, może to jakoś inspirująco na ciebie wpłynie. Mhm. A już, a widelec. Ściskam cię, Marcin, bardzo, bardzo mocno. Dziękuję. Ściskam cię tak. Możesz mnie pościskać. Właśnie, tak. właśnie zastanawiałem się, co tu się wydarzyło. No zrób tak. O. O. No i tak. Mamy tu, mamy tu. Jesteśmy. Całuję Cię bardzo mocno. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia wszystkim, cześć. Bardzo, bardzo dziękuję. Finał, wyłączyć kamery! Tak. Bo już jesteśmy teraz prywatni. Mamy to. No um. wychodź. Marcin? Ja się nie odwracam, nawet czy nie odwracam odwracaj. się? Można nie wygłupić. Wyłącz no, te kamery. No, bo ja jestem ciekawy, co się. To, to, no. jeszcze, to jeszcze się nie, nie, nie ujawnia. Bo mam, mam cały czas. Znam głos. <laughs> znasz głos? O ty ale, kurna, ale, ty ten, muzyk. To, jest, to jest tak, że mi się wydaje, że znam. No? A może mi się możesz wydarzy? nie wiedzieć, że znasz a. nawet. Znaczy, jeżeli go słyszysz, to znaczy, że słuch. Yy, ale wiesz, co, znaczy, że nie, nie, że ja jestem ktoś specjalny, ale coś jest na rzeczy, bo właśnie Twoje pokolenie jakoś. Kurna, nie wiem czemu pamiętam, była jesień. To nie ja, nie jestem słowa przybylska. Idę do ciebie.